Dzień dobry. Jak Państwo widzą, na razie wszystko działa i po pewnych problemach zeszłotygodniowych i sprzed dwóch tygodni bodajże, tym razem jest wszystko na łączach. Jeszcze obrazków nie widać, ale zaraz będzie widać. Jest internet i jest prąd i możemy transmitować w jednym kawałku całą naszą telewizję litacką. Niestety nie mam ze sobą komiksów, a takie też powstawały, związane z postacią Sherlocka Holmesa, wydawnictwa Egmont przez pewien czas taką serię wydawało. Obecnie jest też wydawcą takiej serii dla młodszych dzieci, gdzie mała dziewczynka o nazwisku Holmes, związana oczywiście z postacią Sherlocka Holmesa, rozwiązuje pewne zagadki kryminalne, ale taka anegdota. Dzisiaj trzy propozycje, tradycyjnie trzy propozycje. Najpoczątek, Zabić Drozda, to adaptacja powieści, wybitnej powieści Harper Lee, amerykańskiej pisarki, która otrzymała za Zabić Drozda Nagrodę Pulitzera. Książka wyszła w 1961 roku, już w 1962 była ekranizacja, która otrzymała trzy Oscary, w tym Oscar za rolę główną Atticusa Fincha w wykonaniu Gregory Pecka. Ten film pojawia się w telewizji od czasu do czasu, może teraz trochę rzadziej, ale jest dostępny, mimo że z początku lat 60., czyli 60 lat temu praktycznie. Nadal jest całość aktualna i to też jest tutaj wspomniane o tym, że mamy rok 2020, a Zabić Drozda zniknęło z lektur w Ameryce niedawno, więc to też jest trochę tak przejmujące. Od strony fabularnej nie chcę opowiadać do końca, bo wydaje mi się, że sama tematyka jest, powieści jest dość znana, ale pokrótce opowiem, że jest to po prostu świat lat 30. po wielkim kryzysie w amerykańskim. Kryzysie, no omen, obecny kryzys, mówi się, że jest, nawiązując właśnie do tego z 29 roku. Lata 30, smyk, dziewczynka z bratem, z kolegami żyją sobie w świecie południowej Ameryki, południa Ameryki Północnej w Alabamie, gdzie jednak wciąż króluje trochę rasizm, trochę nadrzędność mężczyzn nad kobietą, gdzie właśnie w takich latach 30. w wakacje rozpoczyna się ich przygoda i opowieść o ich ojcu, który jest prawnikiem i broni czarnoskórego oskarżonego o gwałt na białej dziewczynce. Oczywiście to wszystko jest pokazane oczami właśnie Smyka i jej przyjaciół, rodziny, gdzieś tam te wątki właśnie bardziej obyczajowo po prostu przenikają się, pojawiają się znienacka, ponieważ dzieci nie wszystko to, co widzą, rozumieją, interpretują na własny sposób. I to właśnie jest jednym z takich elementów właśnie piękna Zabić Drozda, czyli klasyki amerykańskiej literatury obyczajowej, walczącej o prawa osób mniejszości czarnoskórych, a także o prawa kobiet poniekąd, dlatego na przykład to jest ta Smyk, nie, no, niestety tak przetłumaczono pseudonim dziewczynki na język polski, też jest dziewczynką walczącą o swoje prawa, tak, chociażby kłócącą się z nauczycielką, że przecież mimo że nie chodziła do szkoły, może już się umieć czytać i pisać, a nie to, że przychodzi do szkoły i musi się nauczyć dopiero wtedy. No, poczucie humoru, dowcip także się pojawiają, więc jeżeli ktoś nie chce, może albo nie może przeczytać książki, może widział film, albo nie chce obejrzeć tego filmu, to jeszcze ma teraz w tej chwili możliwość przeczytania komiksu. Adaptacja jest na tyle udana i wciągająca, że to wszystko, co clue powieści Harper Lee tutaj się pojawia. Bardzo ładne ilustracje, być może nie do końca te lata 30. widzimy. Bo znaczy mi się kojarzy, że lat 30. w Ameryce takie bardziej brudne, szare, a to jednak jest kolorowe i piękne. Być może to też jest pokazane wszystko oczami dzieci, dlatego tak właśnie mamy.
Zabić Drozda, wydawnictwo Jaguar, czyli wydawnictwo specjalizujące się głównie jednak w literaturze. Literaturze i dla dzieci i młodzieży. Opowiadałem jakiś czas temu o serii dziecięcej Jaguara, a teraz Jaguar właśnie zaczyna wydawać także serię dla trochę starszych, także dla młodzieży, ale trochę starszych osób. Zabić Drozda teraz już wkrótce będzie także folwark zwierzęcy w wersji komiksowej, więc będziemy mieli kilka propozycji dla osób, które nie chcą może czytać książki, ale może komiks przekona na tym, że z wielką literaturą warto się zapoznać. Może po przeczytaniu, po obejrzeniu takiego komiksu, który ma prawie 300 stron, sięgną po książkę i przeczytają. Bardzo fajna adaptacja, Zabić Drozda, tematyka wciąż aktualna, niestety. I jak wspomniałem, książka była kiedyś lekturą obowiązkową w Ameryce, obecnie nie jest. Też napisałem, że w Polsce też była, do moich czasów nie była to lektura obowiązkowa, więc nie wiem, w którym momencie mogła być to lektura obowiązkowa, może lektura dodatkowa. No ale tak, na ostatniej stronie wydawca napisał. Ale na pewno warto się z taką książką w pewnym wieku, nastoletnim nawet, zapoznać. Później także. Druga propozycja, sezon polowań, wiąże się z tym, że jak się okazuje 22 maja mamy Dzień Praw Kobiet, Praw Zwierząt, przepraszam. I szkoda teraz, że nie wyłączył. Szkoda, że teraz prądu nie wyłączył. Oczywiście zakalowałem się. Dzień Praw Zwierząt, tak. Związane z tym, że w 1997 roku podpisano dekret, że zwierzę to nie jest rzecz i w Polsce mamy Dzień Praw Zwierząt 22 maja. Sezon polowań, włoska publikacja, wydana dopiero niedawno przez Team of Comics, opowieść o miasteczku, w którym z jednej strony mieszka gdzieś na uboczu w lesie pewna para, trzy kobiety, przepraszam, nie para, mieszkają na uboczu w lesie. Jest sezon polowań na zwierzęta dzikie w tym lesie, a w dodatku do miasteczka, jak to we Włoszech, naciąga coraz większa fala emigrantów i oni są oskarżeni o właśnie serię włamań w tym miasteczku. To jest właśnie początek tej historii których Dzień Praw Zwierząt można opowiedzieć. Tak. Wciąż się koledzy nie śmieją, przepraszam za moją fupa, ale przyrzeczenie, ale po prostu. Powiedziało się i poszło do internetu. Wracając jednak do sezonu polowań. Opowieść właśnie z jednej strony związana jest z ekologią, z drugiej strony związana jest z samą ideą polowań i z całym środowiskiem myśliwych, który jest tak samo silny prawdopodobnie jak w Polsce. A z trzeciej strony właśnie ten wątek emigrantów, którzy się pojawiają, chociaż nikt ich nie widział tak naprawdę. Jest tak naprawdę w całym komiksie pojawia się jeden cień emigranta, prawdopodobnie emigranta i jest to taka zła postać mityczna, która właśnie ma okradać te biedne miasteczko, w którym myśliwi muszą walczyć o utrzymanie pewnych praw. Sezon polowań, tak jak można myśleć, jest to jednak komiks proekologiczny, który pokazuje o tym, jakie absurdy związane z polowaniem istnieją. Chociaż też trzeba oddać im, że twórcom, że nie są jednostronni, że pokazują pewne elementy związane z polowaniami, które są pozytywne. Oczywiście w Polsce mieliśmy niedawno głosowanie i pokazywano, że polowanie na przykład z dzieckiem powoduje połączenie więzi społecznych i innych. No, ale to są nasze interesujące wątki związane z polowaniem. Dzień Praw Zwierząt, zwierzęta to nie rzecz i dzisiaj sezon polowań właśnie takim, jest takim komiksem, który z tego dnia, a nie tylko, proponuję Państwu Pagani, Kanuciari, włoscy artyści Team of Comics i na zakończenie jeszcze jeden komiks od Team of'a.
Tak, Skóra Tysiąca Bestii. Baśń, ale nie baśń a la Disney i Arielka, a baśń a la Prawdziwi Bracia Grimm, gdzie krew się leje i potwory mordują wokół wszystkich. Skóra z Tysiąca Bestii oczywiście jest powieścią, baśnią o miłości chłopca wątłego Lu do pewnej księżniczki Jerzynki, która okazuje się być zaczarowaną postacią, ponieważ jej ojciec, król Jelonek, po stracie jej żony, czyli matki Jerzynki, wysyła córkę do lasu, żeby nikt jej nie zdobył, bo też ma taką chętkę. Skóra z Tysiąca Bestii też również nawiązuje do Dnia Praw Zwierząt, ponieważ zwierzęta mają bronić Jerzynkę i przed adoratorami po prostu ją chronić. No później sama Jerzynka zostaje klątwa na nią rzucona i, że tak powiem, każdy adorator, który do niej podchodzi, zostaje przez nią zjedzony. Więc to jest naprawdę bardzo brutalna, ale ściągająca powieść, baśń dla starszych, dla młodszych. No, to nie jest Disney, jak wspominałem, to są bracia Grimm. Oczywiście wszystko wcale nie kończy się happy endem, ale ten dowcip, który tutaj próbuję zaznaczyć, że jednak to jest bardzo dowcipna publikacja i to się właśnie, to są też takie prawa kobiet w tym momencie się ujawniają, ponieważ Jerzynka walczy też o emancypację. Jednak nie będę wspominał o tym, jak to się skończy, ale jednak ten wątek kobiecy jest jednym z głównych wątków i tym, że Jerzynka właśnie wydostaje się poza klątwy tej męskiej ojca Jelonka. To jest jednak właśnie jednym z podstawowych elementów tego komiksu. Tak, tak, no ja się tu przyzwyczaiłem a propos tych praw, ale w tym komiksie ta walka o prawa kobiet się tutaj pojawia dosłownie. Nawet, jak mówiłem, każdy męski adorator zostaje zjedzony, jeśli kto podejdzie za blisko i będzie próbował cokolwiek z Jerzynką. No. Cokolwiek. Tak, Timo Comics, Skóra z Tysiąca Bestii, komiks nagrodzony za granicą. Niedawno czytałem o tym, że już Stefan Fert, francuski ilustrator, baś dla dorosłych, baś dowcipna, emancypacyjna, proekologiczna, a tak naprawdę bardzo sympatyczna baś o miłości. Sezon polowań, włoska publikacja opowiadająca o właśnie o polowaniach, esencji polowania, o lękach przed przybywającymi gdzieś z innych krajów napływowcami, Pagani Canucciari, Timo Famix. Także polecam i oczywiście Zabić Drozda, adaptacja powieści Harper Lee z Wysa Jaguar. Bardzo dobrze zrealizowana adaptacja, także polecam. Więc trzy bardzo ciekawe publikacje komiksowe. Jedno przyzwyczajenie, które ciągnie się cały czas za mną, ale za tydzień będzie może coś innego. Tak. 13 edycja telewizji literackiej, więc można się było przyzwyczaić. Szczęśliwa.